21 stycznia 2023 roku rozpoczęły się ferie zimowe w województwie podlaskim. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zorganizował półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Zostały zaplanowane dwa wyjazdy oraz mnóstwo atrakcji każdego dnia. Podzieliliśmy dzieci na grupę młodszą w pierwszym tygodniu, która z kolei dzieli się na trzy grupy po 14 osób. Podobnie będzie w drugim tygodniu, z tym, że będą to dzieci nieco starsze, roczniki od 2010 do 2013. Dzisiaj są to roczniki 2016-2014. Głównymi atrakcjami naszych półkolonii będą wyjazdy. Pierwszy będzie to wyjazd do Jumper Parku w Białymstoku, czyli parku trampolin, gdzie będzie można wyszaleć się na maksa. Przez godzinę dzieci spalą zapas energii na cały dzień. Następnego dnia, czyli we czwartek, całą grupą pojedziemy do ośrodka narciarskiego w Szelmencie, gdzie z profesjonalnymi instruktorami odbędą się podstawowe nauki jazdy na nartach. Poza tym prowadzimy mnóstwo zajęć sportowo-rekreacyjnych, tak jak w tej chwili na krytej pływalni, zarówno w Grudziku, jak i na wodnym torze przeszkód. Zajęcia poza pływalnią odbywają się również na hali sportowej, gdzie poza zabawami organizujemy dzieciakom zespołowe gry sportowe. Ponadto przyjeżdża do nas firma, która przeprowadzi zajęcia z robotyki. Dodatkowo wzorem lat ubiegłych przy współpracy ze służbami odbędą się ciekawe zajęcia, gdzie przyjadą do nas osoby ze Straży Granicznej, ze Straży Pożarnej i Policji, zaprezentują, jak funkcjonuje ich dzień pracy, jakimi posługują się urządzeniami. To też jest zawsze fajna sprawa, szczególnie dla najmłodszych. OSIR przygotował też wspaniałą ofertę dla każdego ucznia. Poza feriami w mieście ośrodek sportu organizuje, a też przygotował wiele atrakcji dla naszych mieszkańców. Główną jest oczywiście wspomniany wodny tor przeszkód, który jest ogólnodostępny dla klientów, a inne atrakcje albo też akcje, które organizujemy, to jest zniżka dla młodzieży i dzieci uczących się. Jest to 40% zniżki za pierwszą godzinę użytkowania skrytej pływalni. Dla osób niepełnosprawnych jest to całkowicie bezpłatny wstęp przez całą ferię. W trakcie trwania tegorocznych ferii zostaną zorganizowane zawody w pokonaniu wodnego toru przeszkód, zajęcia z piłki nożnej oraz zajęcia grupowe na krytej pływalni.